Cześć, witajcie, z tej strony Suet. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału. Wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj, by uzyskać dostęp do różnych bonusów. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić na podsumowanie tygodnia. Otwarte beta testy Diablo 4 już za nami. Generalnie przeglądając różne fora, można odnieść wrażenie, że najnowsza odsłona spodobała się większości graczy. Pewien niepokój, a u niektórych pochwały, z pewnością wzbudził system resetowania punktów umiejętności. Przypomnę, że za niewielką opłatą można było cofnąć wybór i w ten sposób odzyskać punkt. Z kolei za dodatkową opłatą, która, umówmy się, też nie stanowiła zbyt dużego wydatku, dało się również zresetować wszystkie zakupione zdolności z danego drzewka. Otóż główny menadżer marki Diablo, Rod Ferguson, potwierdził, że system ten zostanie zachowany również w pełnej wersji czwartej odsłony. Do premiery Star Wars Jedi ocalały pozostały już niecałe 3 tygodnie. Przypomnę, że gra pojawi się na rynku 28 kwietnia. Tytuł zadebiutuje na PC-tach oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Oczywiście niektóre redakcje branżowe otrzymały już możliwość przetestowania omawianej produkcji. Póki co wszystko wskazuje na to, że dostaniemy jedną z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Kolejna odsłona serii otrzyma obszerniejsze, lecz wciąż półotwarte lokacje, pełne przeróżnych sekretów. Cal Kestis, czyli główny protagonista, posiada względem pierwowzoru kilka nowych mocy, a także bogatsze opcje personalizacji jego wyglądu. Sporych zmian doczekał się też system walki, który od teraz jest znacznie bardziej rozbudowany. Generalnie większość redakcji branżowych uważa, że otrzymamy po prostu jeszcze więcej tego samego, za co tak bardzo pokochaliśmy część pierwszą. Moi drodzy, niech moc będzie z wami! Gra Wild Hearts swoją premierę miała w lutym bieżącego roku. Posiadacze komputerów osobistych skarżyli się wówczas na liczne problemy techniczne. Na szczęście większość z nich została naprawiona i deweloperzy mogą skupić się na nowej zawartości. 6 kwietnia otrzymaliśmy aktualizację zatytułowaną Lethal Blossoms, która zapewni nie tylko świeżą bestię do upolowania, ale również mechanikę rozwoju ekwipunku. Stworem, o którym mowa, jest ogromny lis Murakumo, odznaczający się bardzo dużą szybkością. Z kolei poprzez Core Orbs, które pozyskamy w trakcie polowań na Kemono, pojawi się opcja rozwoju ekwipunku. W którym z ubiegłych materiałów wspominałem o obszernym DLC zmierzającym do Total War Warhammer 3 Forge of the Chaos Dwarfs zadebiutuje na rynku 13 kwietnia. Tego samego dnia do produkcji zawita też mniejsze, ale zupełnie darmowe rozszerzenie zatytułowane Mirror of Madness. Pojawi się ono w grze automatycznie wraz z aktualizacją 3.0 i wprowadzi dwa zupełnie nowe tryby rozgrywki. The Trials of Fate, w którym wcielimy się w demonicznego księcia Cencha, broniącego punktu nazwanego Shard. Całość polega na odpieraniu coraz większych fal przeciwników tak długo, jak to tylko możliwe. Z kolei The Infinite Portal pozwoli na swobodne dobieranie parametrów bitew, czyli sami zdecydujemy o liczebności armii zadawanych przez jednostek obrażeniach, a nawet takich zmiennych jak siła grawitacji czy ilość krwi wylewająca się z walczących jednostek. Studio Black Matter ujawniło plany rozwoju ich sieciowej strzelanki Hell Let Loose na kolejne miesiące. Trzeba przyznać, że są one bardzo ambitne i zawierają szereg nowości. W tym roku gracze mogą liczyć na 3 dodatkowe armie: brytyjską, polską i fińską, nowe tryby rozgrywki, nowe mapy i samouczki, narzędzia umożliwiające niewerbalną komunikację między graczami, a także pełne wsparcie dla Steam Decka i Windowsa 10. Ten rok to skoncentrowanie się na początkach II wojny światowej i bitwach z 1939. Dostaniemy m.in. mapy odtwarzające starcia z fińskiej zimnej wojny czy bohaterską obronę Poczty Polskiej w Gdańsku. Kolejne miesiące, w których omawiana zawartość trafi do gry, to kwiecień, czerwiec, lipiec i wrzesień bieżącego roku. 5 kwietnia do God of War Ragnarok trafiła masa nowej zawartości. Przede wszystkim otrzymaliśmy tryb nowej gry Plus. Klasycznie już pozwala on przejść grę od początku z wcześniej odblokowanym wyposażeniem i umiejętnościami. Na prośbę graczy dodano też pancerz czarnego niedźwiedzia, ten, w którym widzieliśmy Kratosa podczas chociażby tego trailera. Powróciły także zbroje Aresa i Zeusa, które można było zdobyć w nowej grze Plus w God of War z 2018 roku. Z pewnością wielu fanów ucieszy obecność pancerza spartańskiego, w którym Kratos wygląda jak w pierwszej trylogii. Nie da się go jednak ulepszać i nie zapewnia żadnych dodatkowych atutów. Można go uzupełnić natomiast o nową spartańską tarczę.
Co ważne, wszystkim przedmiotom ulepszonym do 9 poziomu możemy dalej podnosić statystyki podczas nowej gry Plus. Na koniec dodam, że rozszerzono również opcje dostępne w Nilfheimie. W NG Plus zmierzymy się z niedostępnymi wcześniej typami wrogów. No Man's Sky nie przestaje zadziwiać. Raptem półtora miesiąca temu do gry trafiła potężna aktualizacja o nazwie Fractal, a już 5 kwietnia otrzymaliśmy kolejny wielki update zatytułowany Interceptor. Spora część nowości jest związana z trwającą inwazją mechanicznych strażników, która spowodowała pojawienie się spaczonych planet. Wszędzie tam znajdziemy kryształy, jednostki Sentinels, a także obiekty nieobecne w nieskażonych światach. Ponadto w trakcie przemierzania kosmosu natkniemy się na różnorodne statki strażników oraz ich wraki, które można pozyskać i odnowić, by mieć je na własność. W trakcie starć chociażby z sentinelami powinniśmy dostrzec poprawiony system walki. Oprócz tego wprowadzono możliwość uszkadzania czy nawet zniszczenia ogromnych okrętów flagowych. Ostatni patch przyniósł także masę poprawek technicznych. Jest już dostępna darmowa aktualizacja do niedawno wypuszczonego Resident Evil 4. Dodatek wprowadza znany z wielu odsłon serii tryb Mercenaries. Niestety w The Mercenaries zabrakło dwójki ważnych postaci, Ady Wong i Alberta Weskera. Przypomnę, że w oryginalnych najemnikach byli oni obecni. W DLC pojawiły się też mikrotransakcje, gracze mogą wykupić tzw. tikety umożliwiające wyjątkowe ulepszenia broni. 4 kwietnia swoją premierę miała produkcja Meteor Maker lub jak to woli Poznaj swojego stwórcę. To sieciowa gra akcji przygotowana przez twórców znanego Dead by Daylight. Rozgrywkę podzielono tutaj na dwa segmenty. W pierwszym wcielamy się w konstruktora twierdz, gdzie naszym zadaniem jest zaprojektowanie możliwie jak najtrudniejszego poziomu do przejścia, w którym pełno będzie pułapek i uzbrojonych NPC-ów. Drugi segment to, jak można się domyślić, próba przejścia poziomów stworzonych przez innych graczy. Zabawa bardzo przypomina strzelanki z gier pokroju Doom. Gra posiada polską wersję językową w formie napisów i od momentu premiery dostępna jest w najtańszym abonamencie PlayStation Plus. Na koniec wspomnę jeszcze o ocenach graczy. W serwisie Steam około 77% not wystawianych przez użytkowników jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako w większości pozytywny odbiór gry. Z kolei 6 kwietnia zadebiutowała pełna wersja gry Everspace 2. Przypomnę, że produkcja była już dostępna w programie Early Access od stycznia 2021 roku. Do tej pory grze udało się uzyskać ponad 5000 opinii graczy w serwisie Steam. Użytkownicy wystawili tytułowi blisko 87% pozytywnych ocen, co jest klasyfikowane jako bardzo pozytywny odbiór gry. Również portale i czasopisma branżowe pełne są optymistycznych recenzji. W serwisie Metacritic Everspace 2 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 86 punktów na 100. Przypomnę, że gra jest kolejną odsłoną zapoczątkowanego w 2017 roku cyklu kosmicznych strzelanek. Jednak w przeciwieństwie do pierwowzoru czerpiącego garściami z gatunku roguelike, tym razem mamy do czynienia z produkcją toczącą się w ręcznie zaprojektowanym świecie. Tytuł powstał na silniku Unreal Engine, dzięki czemu oprawa graficzna prezentuje się niezwykle okazale. 6 kwietnia na rynku zadebiutowała gra Raven's Watch od twórców bardzo dobrze przyjętego Curse of the Dead Gods. Tytuł zadebiutował we wczesnym dostępie i niestety dosyć mocno podzielił graczy. Nieco ponad 60% opinii wystawianych grze w serwisie Steam jest pozytywna. Dlaczego? Otóż gracze chwalą pomysł, rozgrywkę i oprawę graficzną. To, co im się nie podoba, to zawartość, której jest bardzo mało, nawet jak na Early Access. Twórcy dodali do naszej dyspozycji tylko pierwszy rozdział kampanii, który, uwaga, da się ukończyć w pół godziny. Polski wydawca firma Playway wraz z producentem studiem Image Power zaprezentował zwiastun prologu Offroad Mechanic Simulator. Dzięki temu w zaplanowany na drugi kwartał bieżącego roku tytuł można przetestować zupełnie za darmo. Produkcja nawiązuje do popularnej serii Mechanic Simulator. Wcielimy się więc kolejny raz w zawodowego mechanika, który tym razem zajmie się samochodami terenowymi. Za pomocą dostępnych narzędzi, części i urządzeń gracz będzie w stanie zmodyfikować każdy z dostępnych samochodów, tak by sprawdził się w konkretnych warunkach i był gotowy na każde wyzwanie. Offroad Mechanic Simulator zostanie wydany w polskiej wersji językowej zawierającej napisy. Debiut przewidziano wyłącznie na pecety. Elysium Game Studio opublikowało trailer z ich nadchodzącej gry Neo Berlin 2087. To pierwszoosobowa strzelanka, która zabierze graczy do futurystycznego Berlina.
projekt powstaje na silniku Unreal Engine 5. Z pewnością oprawa graficzna zapiera dech w piersiach, jednak ewidentnie widać, że przed twórcami jeszcze sporo pracy. Produkcja zaoferuje rozgrywkę z pierwszej i trzeciej osoby, a w jej trakcie sięgniemy po wiele broni i skorzystamy z różnorodnych umiejętności. Główny bohater jest detektywem posiadającym wyjątkowe zdolności rozumienia ludzkich zachowań oraz jest w stanie odnaleźć wskazówki pomagające mu rozwiązać kolejne sprawy. Na kanale z pewnością odnajdziecie moją recenzję Forgive Me Father. To całkiem udany, staroszkolny FPS. Nasze rodzime studio Byte Barrel zaprezentowało światu teaser trailer dotyczący kontynuacji. Forgive Me Father 2 ponownie zabierze nas do świata inspirowanego mitologią Cthulhu. Tytuł wzorem poprzednika zmierza na pecety i już teraz można założyć, że podobnie zadebiutuje on najpierw we wczesnym dostępie. Kiedy nastąpi premiera? W tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na karcie produktu w serwisie Steam możemy wyczytać, że wkrótce fabuła ma kontynuować historię morderczego kapłana znanego z jedynki. Poznaliśmy datę premiery brutalnego FPS-a osadzonego w przyszłości. Trepang 2 zadebiutuje 21 czerwca bieżącego roku. Jeżeli kojarzycie, a tym bardziej lubicie serię Fear, to będzie to pozycja dla Was. W grze wcielamy się w żołnierza, który może korzystać z nadnaturalnych mocy, chociażby takich jak spowolnienie czasu, niewidzialność czy unikanie pocisków. Elementy horroru odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Chętni już mogą wypróbować Trepang 2 w akcji. Darmowe demo jest dostępne na platformie Steam. Gra tworzona jest wyłącznie na pecety. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!